Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, jak co roku, zresztą 1 czerwca zorganizował Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, czyli piknik rodzinny z okazji właśnie Międzynarodowego Dnia Dziecka. Tradycyjnie, jak już wspomniałem, co roku staramy się właśnie w tym dniu organizować imprezę ogólnodostępną dla dzieci i rodziców. Impreza zawsze gromadzi dosyć liczne grono uczestników. Wydaje mi się, że jest taka potrzeba, że dzieci potrzebują wyjść sobie gdzieś tam popołudnie, niedzielne, jakoś zorganizować sobie czas właśnie akurat w tym świątecznym dniu. Wychodząc im naprzeciw, zorganizowaliśmy tutaj właśnie taką imprezę. Są tutaj, były skakalnie dla dzieci, ale główną taką osią programu był program integracji takiej zabawowo-kulturalnej organizowany przez grupę szczudlarzy z Tarnowa. Już tutaj naprawdę organizowali takie różnego rodzaju zabawy integracyjne, pokazy, bańki mydlane, szczudlarze, jak już wspomniałem, i temu podobne zabawy. Oprócz tego były różne koncerty, inne z nagrodami ufundowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. Do tego oczywiście dyskoteka cały czas, występy artystyczne, dzieci mogły się zaprezentować, konkurs karaoke, który cieszył się dużym powodzeniem.